Ale no właśnie, tak w okolicach pola karnego coś zaczynasz szwankować, jeśli chodzi o grę Wisły. Zobaczymy, jak ta akcja przebiegnie, ale na tym etapie wszystko jest dobrze. Na tym etapie Wiślacy radzą sobie, konstruując te ataki, no ale właśnie, kiedy trzeba już znaleźć się z piłką w polu karnym, są problemy, choć teraz akurat tych problemów nie było. Kieruje piłkę do bramki Dominik Wójcik, dając w 38 minucie jeszcze nadzieję na te końcowe 2 minuty, na to, że być może uda się tutaj jeszcze odrobić tę stratę i chociaż jeden punkt w drugim meczu zdobyć.